Przeczytaliśmy przed chwilą fragment z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, 11 i 12 wiersz. Może jeszcze raz go odczytajmy, bo są to słowa nie apostoła, tego, który zapisał tę Ewangelię, ale samego Jezusa Chrystusa. 11 werset i 12 pisze nam Mateusz, sprawozdając wypowiedź Jezusa Chrystusa tak. A On, czyli Jezus, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Jedno z tłumaczeń, ten ostatni fragment, w taki sposób przedstawia. A temu, kto nie ma, i to, co że wydaje mu się, że ma, będzie odjęte. Te słowa były skierowane nie do pogan, do Greków czy Rzymian, którzy byli okupantami na terenie Palestyny, ale były skierowane do Żydów, do ludu, który mienił się narodem Bożym. I apostoł, przepraszam, i Pan Jezus mówi do apostołów: Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa, a tamtym, czyli mowa pozostałych, którzy trzymali się ściśle tych zarządzeń, które w rzeczywistości były tradycją ludzką, tak jak dzisiaj to się dzieje, gdzie tradycja awansowała do godności niemalże Pisma Świętego. I mimo że często jest sprzeczna z tym Pismem, to jednak tradycja ma ogromne znaczenie w świecie chrześcijańskim. Dlatego ja chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat tajemnicy życia w świętości. To jest coś, co wydaje się nam znajome. Wydaje się, że wiemy, w jaki sposób możemy znaleźć się w Królestwie Bożym. Że wszystkie te prawdy, które zostały pozostawione w Ewangeliach, dają nam prawo do tego, aby sądzić, że naprawdę wiemy, jak tam się znaleźć. Ale bardzo często te nasze rozumienie jest rozproszone. W różnych miejscach stawiane są akcenty. Chciałbym dzisiaj, byśmy zobaczyli, w jaki sposób możemy prowadzić święte życie. Czy być może to jest możliwe tylko w przypadku niektórych ludzi? Być może są to jednostki, których dzisiaj nazywamy świętymi? Ale pamiętajmy, że apostoł Paweł, kiedy pisał swoje listy, a napisał 2/3 Nowego Testamentu, to bardzo często w swoich listach zwracał się do adresatów jako do świętych. A więc ta świętość była w jego rozumieniu powszechna, a nie jednostkowa. Dlatego chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na temat tego, w jaki sposób Pismo Święte, wypowiedzi Jezusa Chrystusa i apostołów pokazują nam tą właściwą drogę do świętości. Bo jak wiemy, inni ludzie nie znajdą się w Królestwie Bożym. Rozpocznę od bardzo ciekawego przypadku, który został opisany w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale i w 1 wierszu. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: Spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi i kostki jego.
I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. W Piśmie Świętym często opisane są historie, które możemy potraktować jako pewnego rodzaju analogię, jako obraz rzeczy, które nie są opisane dosłownie. Czytamy tu o człowieku, który od urodzenia miał niewładne kończyny, konkretnie nogi. Od urodzenia nie chodził. Przynoszono go do świątyni, sadzano na schodach prowadzących do świątyni, a właściwie na dziedziniec świątynny, aby żebrał. I ta historia jakby w drugim wymiarze pokazuje nam nas samych jako ludzi, którzy od urodzenia jesteśmy niepełnosprawni duchowo i moralnie. Możemy powiedzieć, że jesteśmy pewnego rodzaju żebrakami, żebrakami wieczności, bo w żaden sposób nie możemy osiągnąć wieczności o własnych siłach. W żaden sposób nie możemy zapracować. W chrześcijaństwie utarło się takie stwierdzenie, że na niebo trzeba sobie zasłużyć. Ale jako niepełnosprawni niestety jesteśmy ograniczeni w tym, by móc wykonać coś bardzo dobrego, a to, co Bóg przyjmuje, musi być czymś bardzo dobrym, tak jak wtedy, kiedy stwarzał świat i patrzył na to, co robił, co powstało i stwierdzał, czy kwitował to stwierdzeniem, a to wszystko było bardzo dobre. A więc to ten nasz stan niepełnosprawności można przyrównać do i relacji z Bogiem, można przyrównać do takiego stwierdzenia, gdyby ktoś powiedział człowiekowi ułomnemu, niepełnosprawnemu fizycznie, że aby osiągnąć sukces w swoim życiu, musi przebiec 100 metrów poniżej 10 sekund. Jak byście zareagowali, będąc niepełnosprawni fizycznie, na taką propozycję? Zobaczmy, że bardzo podobna historia jest ta opisana w Dziejach Apostolskich. Człowiek siedzi na schodach, widzi zbliżających się ludzi do dziedzińca świątynnego i ci ludzie mówią: spójrz na nas. Czego mógł oczekiwać? Że na pewno chcą mu coś dać. I nagle słyszy: srebra i złota nie mamy, ale mamy coś innego, co chcemy ci ofiarować. I faktycznie widzimy go niedługo po tym, kiedy biega po dziedzińcu świątynnym i chwali Boga. Ta nasza niepełnosprawność duchowa i moralna jest bardzo podobna do tego człowieka, który od urodzenia przez wiele, wiele lat niestety musiał prosić innych o pomoc. Ale to, co było podstawą jego uzdrowienia, to nie tyle były słowa wypowiedziane przez apostoła Piotra, dlatego że Piotr ani Jan nie byli w stanie nikogokolwiek uzdrowić. Nie byli ani lekarzami, ani nie byli ludźmi, którzy byli obdarzeni jakąś niezwykłą mocą. Niedługo potem, być może jeszcze przeczytamy ten fragment, Piotr wyjaśnia, jak to się stało i wskazuje na wiarę tego człowieka, która była podstawą jego uzdrowienia. No więc jeżeli mówimy, jak czytaliśmy przed chwilą, że Jezus stwierdził, że znane nam są tajemnice Królestwa Bożego, to musimy wiedzieć, że znalezienie się w Bożym Królestwie jest możliwe dzięki naszej wierze. Ale wierze w co? Albo wierze w jaki sposób mielibyśmy być zbawieni? Za chwilę o tym przeczytamy. W Dziejach Apostolskich, w tym 3 rozdziale i w 19 wierszu,
Łukasz pisze nam takie słowa. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. A więc mamy pierwszy element, który musimy przyjąć wiarą, by, że grzechy nasze po wyznaniu mogą być zgładzone. Po drugie, aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Jak wiemy w Słowie Bożym, czasy ochłody to czasy, w którym występuje szczególna działalność Ducha Świętego i te czasy ochłody, tutaj nazywane przez Piotra, spełniły się w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w Zielone Świątki. I dalej czytamy, i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Chrystus przeznaczony dla nas. Przeznaczony w momencie, w którym historia ziemi zakończy się, dlatego że 21 werset mówi nam, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. A więc do czasu, kiedy na nowo wszystko to, co zostało skażone grzechem, będzie odnowione. Kiedy patrzymy na to stwierdzenie apostoła, możemy powiedzieć, że dla Boga jedynym ograniczeniem jest nasza wola. To my decydujemy o tym, czy akceptujemy te zasady, które przekazuje nam Słowo Boże, czy ich nie akceptujemy. Ale możemy też znaleźć odpowiedź na pytanie, czego Bóg oczekuje od nas. A napisał o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale i w 4 wierszu. I napisał w taki sposób. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Czy myśleliście kiedyś w tych kategoriach o sobie? Jako o świętych. Jako o ludziach nienagannych. Nie nienagannych w oczach sąsiadów, być może bliskiej rodziny, czy nawet ludzi zupełnie nam nieznanych. Bo my patrzymy w kategoriach doczesności, w kategoriach tego ograniczenia spowodowanego grzechem. I z tego powodu niektórzy ludzie jawią nam się jako naprawdę niezwykli. Potrafimy podziwiać ich heroizm, potrafimy podziwiać ich zachowanie. Zachowanie, które powoduje, że chętnie przebywamy w ich towarzystwie. Ale apostoł Paweł wcale nie mówi o tym, w jaki sposób my odbieramy ludzi. Apostoł Paweł mówi, w jaki sposób Bóg odbiera ludzi, jak patrzy na nich i jak ich chce ich widzieć. No tutaj mówi wyraźnie, że przeznaczył nas do tego, abyśmy byli święci i nienaganni. Wiecie, zwykle przeznaczenie, to słowo kojarzy nam się z czymś nieodwracalnym. Ale tutaj musimy wziąć pewną poprawkę na wolną wolę człowieka. Dlatego to przeznaczenie ze strony Boga jest absolutne i nieodwołalne. Natomiast może być odrzucone przez nas samych. Możemy zrezygnować i powiedzieć nie, dziękuję. Ta faktyczna sytuacja może się wydarzyć i wydarza się każdego dnia, kiedy ludzie mówią Panu Bogu nie, dziękujemy. Jest dla nas to zbyt trudne. Ale możemy zadać sobie pytanie, czy naprawdę jest zbyt trudne. Co trzeba zmienić w nas, aby ta świętość mogła stać się rzeczywistością? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest kolejna historia opisana tym razem w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Królewskiej, w 18 rozdziale i tam dwa wiersze, 36 i 37. Szczególnie chcę zwrócić waszą uwagę na 37 werset. Historia z góry Karmel. Kiedy nadeszła pora składania wieczornej ofiary pokarmowej, prorok Eliasz wysunął się nieco do przodu i powiedział: o Jahwe, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś przekonają wszyscy, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że ja to wszystko uczyniłem zgodnie z Twoją wolą. Wysłuchaj mnie, o Boże, wysłuchaj, niech ten lud uzna, że Ty, Jahwe, jesteś Bogiem i to, co jest odpowiedzią na zadane wcześniej pytanie.
i że to Ty właśnie sprawiasz, że nawracają się serca ludzkie. Inne tłumaczenie mówi, że Ty odmieniasz ich serca, czy odmienisz ich serca. Okazuje się, że cały ciężar świętości bierze na siebie Bóg. I mówi, ja uzdolnię Cię do tego, abyś mógł takim być. Jeśli tylko nie będziesz bronił się przed wpływem moim, przed moją pomocą. Ale możemy zadać pytanie, to znaczy, że my z własnej strony nie możemy nic zrobić? Oczywiście odpowiedź jest jednoznaczna, że nic, chociaż możemy być wdzięczni. W jaki sposób może przejawiać się nasza wdzięczność i co może być przez Boga przyjęte jako wdzięczność z naszej strony? Najłatwiej jest powiedzieć dziękuję, prawda? Czasem trudniej jest powiedzieć przepraszam. Ale dziękuję to jest dosyć łatwo powiedzieć, dlatego że zwykle dziękujemy za coś, co nam się podoba. Czytamy w Księdze Jeremiasza w 15 rozdziale i w 19 wierszu odpowiedzi na to pytanie. W jaki sposób i co przyjmuje Bóg jako wdzięczność z naszej strony? Dlatego tak mówi Pan. Jeśli zawrócisz, ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. W naszym życiu wiele jest cennych rzeczy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to, co najbardziej liczy się, to czas. Czas, w którym żyjemy. Kiedy czasem próbujemy przedstawić komuś jakąś wartościową pozycję książkową do przeczytania, to najczęściej słyszymy stwierdzenie, nie mam czasu. To znaczy nie mam w ogóle czasu, bo ten czas mam, tylko że mam go przeznaczony na coś innego. Być może na te pospolite cele. Bóg mówi, gdy dasz mi z siebie to, co cenne. Jeśli dla ciebie jest czas cenny, to poświęcisz mi czas. Jeśli dla ciebie środki materialne są cenne, to nie będziesz ich zatrzymywał tylko dla siebie, ale poświęcisz je dla mnie. Tak więc Bóg nie zadowala się częściowym posłuszeństwem. Bóg nie zadowala się jakąś przelotną wdzięcznością, ale oczekuje tego, co jest cenne. I oczywiście, co jest cenne w naszych oczach, w oczach człowieka, dlatego że jeśli dar ma pochodzić od nas, to oczywiście musimy przynieść go jako ten, który dla nas jest wartościowy. Możemy powiedzieć, że czasem ludzie obawiają się, że kiedy pójdą za głosem Boga, to wiele mogą stracić w swoim życiu. Dzisiaj o zaradności, a właściwie o przywłaszczeniu sobie jakiejś własności, czy to cudzej, czy własności wspólnej, czy państwowej, inaczej mówiąc kradzieży, mówi się jako o zaradności. To jest człowiek zaradny. Potrafi sobie zgromadzić kapitał na przyszłość. Ale kiedy zastanawiamy się nad tym, jak będzie toczyło się nasze życie, to nie tyle powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy ono będzie dostatnie, czy niedostatnie, ale powinniśmy zastanawiać się nad tym i obawiać się tego, że nie tyle zakończy się ono dla nas szybciej, niż moglibyśmy się spodziewać, ale powinniśmy bardziej obawiać o to, że ono nigdy nie zacznie się z Bogiem, z Jezusem. Wielu ludzi żyje na tym świecie, nazywając siebie chrześcijanami, ceniąc ofiarę Jezusa Chrystusa, Jego narodzenie, jak to obecnie ma miejsce, ale jednocześnie nie są gotowi, aby cokolwiek Jemu poświęcić, nie mówiąc już o tych wartościach bezcennych. Ale właśnie wtedy, kiedy odwracamy się od prawdy, którą jest Jezus Chrystus,
Wszystko staje się niepewne i nierzeczywiste. Dlatego próbujemy zaradzić temu różnymi naszymi sposobami. A wątpliwości mają najgorszy wpływ na człowieka. Jeśli poddamy się jakiejś wątpliwości, czy poddamy wątpliwość słowa Jezusa Chrystusa, czy apostołów, czy ogólnie rzecz biorąc Biblii, wówczas oczywiście wszystko stanie się niepewne i nierzeczywiste. Poselstwo Biblii jest czymś więcej niż tylko to, o czym mówimy. Czyli jest czymś więcej niż tylko teoria. Ta prawda, którą wyznajemy, jest oparta na tym, jak żyjemy. Ktoś powiedział bardzo ciekawe słowa. To, jak żyjesz, jak się ubierasz, jaki jest stosunek do twojego bliźniego, w rzeczywistości jest tym, w jaki sposób rozumiesz Boga. I możemy powiedzieć zawsze, że człowiek, który odstaje od tej normy, który idzie własną drogą, to ten, który Boga tak naprawdę nie poznał. Jeśli prawda, którą wyznajemy, nie zmienia nas, nie przenika nas, to z całą pewnością nie przeniknie też nikogo, komu byśmy tę prawdę polecali. Ewangelia w ustach mówiącego o niej jest tylko ulotnym słowem, jest kazaniem, które zapomina się w momencie wyjścia z kościoła. Jest podobna do rzucania ptasim piórem. Im bardziej się zamachniecie, tym bliżej poleci. Dlatego, że opór powietrza zatrzyma go niemal natychmiast. Jeżeli chcemy sięgać długofalowych celów, musimy mieć wartości, które są czymś cięższym niż kurze pióro. Musimy stać się ludźmi, których przeniknęła moc Ducha Świętego, których wewnątrz wypełnia Duch Święty. Apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Efezjan w 19 wierszu napisał takie słowa. Dla niektórych mogą wydawać się obrazoburcze. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. I tu jest to słowo, które myślę, że każdy, kto by się nad tym poważnie zastanowił, uznałby, że jest to coś, co nie powinno pojawić się nawet w wypowiedzi człowieka. A co powiedział apostoł Paweł? Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Być może w tym momencie to jeszcze nie robi na nas większego wrażenia. Ale kiedy przejdziemy do listu do Kolosan, do 1 i 2 rozdziału, zrozumiemy, o czym mówi apostoł Paweł. W liście do Kolosan w 1 rozdziale i w 19 wierszu napisał takie słowa. Jest mowa o Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy o Synu Boga. Co prawda tym, który w tym momencie, kiedy był na ziemi, był w postaci człowieka, ale nigdy nie utracił swojej boskości. I czytamy tutaj, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Czyli aby był, czyli że był właściwie w pełni Bogiem. A w 2 rozdziale i w 9 wierszu napisał, jeszcze raz powtarzając te słowa, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. Spróbujmy teraz przejść z powrotem do tej wypowiedzi z listu do Efezjan. Skoro Bóg, Jezus Chrystus, był wypełniony, będąc człowiekiem, pełnią boskości i apostoł Paweł w liście do Efezjan, nawiązując jak gdyby do tego, mówi, abyście i wy zostali zupełnie napełnieni czy wypełnieni pełnią Bożą,
to właściwie mamy tutaj stwierdzenie, że Bóg oczekuje, że staniemy się takimi jak Chrystus. A co o Chrystusie jest powiedziane? Że nie popełnił grzechu, ani żadna zdrada nie była znaleziona w jego ustach. Czyli inaczej mówiąc, że mamy być doskonali. To jest tak, jak powiedziałem wcześniej o człowieku niepełnosprawnym, któremu ktoś mówi, że musi przebiec setkę poniżej 10 sekund. To samo, dokładnie. Można powiedzieć niemożliwe, nierealne. To jest jakiś wymysł chyba ludzki, no ale przecież posługujemy się Słowem Bożym. Skoro nie jest to wymysł człowieka, który gdzieś wydedukował coś, ale jest to pomysł Boga, który poprzez natchnienie skierował te słowa napisane przez apostoła do nas, to znaczy, że musi być jakieś rozwiązanie, w którym ten niepełnosprawny duchowo i moralnie człowiek będzie mógł być doskonały. Ktoś powie, no tak, oczywiście, kiedy przyjdzie Chrystus, zostaniemy przemienieni i będziemy doskonali. Ale apostoł Paweł nie mówi tutaj o tym momencie, w którym będziemy przemienieni. On mówi o tej doczesności, w której żyjemy. Mówi o tym czasie, w którym żyjemy, również o tym czasie przede wszystkim, w którym on żył. Jak mógł wtedy ten niepełnosprawny duchowo i moralnie człowiek być podobnym do Jezusa Chrystusa doskonałym, by w nim mieszkała cała pełnia boskości? To jest zadanie, które postawił sobie Bóg przed sobą, nie tyle przed nami, co przed samym sobą. Popatrzmy, jak to było w przypadku Jezusa Chrystusa. W 15 rozdziale Ewangelii Jana i w 5 wierszu Jan pisze nam, cytując słowa Chrystusa: Wy trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. I tutaj słowa kluczowe. Ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Z jednej strony mamy standard postawiony, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Z drugiej strony Jezus Chrystus upewnia nas, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Czyli najprawdopodobniej nigdy nawet nie spróbowalibyśmy podjąć się czegoś takiego, co w naszym rozumieniu wydaje się zupełnie niemożliwe i bezsensowne. Chrystus nas tym upewnia i mówi, tak, to prawda. Jesteś niepełnosprawny i beze mnie nic nie uczynisz. Jeżeli chcesz jakiekolwiek kroki podjąć w tym celu, aby osiągnąć te wyżyny doskonałości, musisz oprzeć się na mnie. Ale czy to jest wszystko? W Ewangelii Jana w 14 rozdziale w 23 wierszu napisane są takie słowa. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To są fantastyczne słowa, które pokazują nam, że Bóg nie chce być tylko obecny w niebie na tronie. On nie chce być tylko otoczony swoimi aniołami i tak patrzeć być może ze współczuciem i litością na ziemię, patrząc na tych nieszczęsnych, niepełnosprawnych ludzi i może im współczuć, a może nie, bo nie zasługują na to. Ale przecież tak nie jest. Tutaj apostoł cytuje nam słowa Jezusa Chrystusa, który mówi, że chce przyjść i zamieszkać. Wiecie, i tu jest pewien problem. Problem, który możemy przełożyć na język codzienności. Mógłbym zapytać, czy lubicie, kiedy goście do was przyjeżdżają? Myślę, że większość odpowiedziałaby, że tak. Bo jeśli przyjeżdżają do nas, to znaczy, że należą do tych, którzy nas lubią i do tych, których my lubimy. Ale gdyby któregoś dnia przyjechał ktoś do was, kogo bardzo cenicie, kto naprawdę jest darzony przez was uczuciem i powiedział, wiesz co,
postanowiłem od dzisiaj zamieszkać u ciebie w domu. Bylibyśmy bardzo zachwyceni. I tu jest właśnie ten problem. Ten podstawowy problem, w którym większość ludzi na tym świecie odmawia Bogu. Bo nie są w stanie znieść Jego obecności w każdej chwili, w każdym zajęciu dnia codziennego. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, aby umożliwić Mu zamieszkanie w nas. Ten sam Jan opisuje nam w liście do Laodycei, jest to trzeci rozdział i ostatnie wiersze trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie widzimy w tym obrazie opisowym Jezusa Chrystusa, który stoi przed drzwiami i co robi? Puka. Jest powiedziane, kto usłyszy ten głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czy Chrystus chce wstąpić do naszych domów, do naszych pokojów czy pokoi? Czy Chrystus chce wstąpić do naszego umysłu, do naszego wnętrza? Kiedy Pan Jezus był na ziemi, wielu ludzi było opętanych przez demony. To pokazuje nam, że jest w nas pewne miejsce, które może zająć istota, jak gdyby z innego świata. A więc to miejsce może być zajęte przez demony czy demona. Pamiętamy historię, kiedy legion demonów był w jednym człowieku, których Jezus w krainie Gerazyńczyków wypędził. Skoro jest takie miejsce, że ponad 3000 demonów mogło być w jednym człowieku, więc nic nadzwyczajnego, że tam mogą być i aniołowie i może być Bóg. Jest mowa tutaj o wpływie na umysł człowieka, na jego jaźń, na jego świadomość. Dlatego Bóg mówi, chcę być w twojej świadomości. Chcę każdego z dnia z tobą przebywać. Chcę, by ten nasz kontakt był ścisły. A więc mamy już kolejny krok, który prowadzi nas do tego, co zrobić, aby być świętym. Życie, nasze życie nie polega na snuciu marzeń. Ktoś powiedział, że życie polega na realizacji marzeń. Kiedy nie będziemy marzyć o tym, by być świętymi, by być podobnymi, albo jak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, przepraszam, liście do Rzymian, że mamy być do Niego podobni, czy będziemy do Niego podobni, to tamto słowo, które zostało przetłumaczone na język polski podobni, w rzeczywistości oznacza tożsami. Wiecie, co to jest tożsamość? Mając dowód osobisty, nazywamy go dowodem tożsamości. On mówi wszystko o nas, łącznie z naszym wyglądem, bo tam zawarte jest także i nasze zdjęcie. Czyli inaczej mówiąc, to musi być lustrzane odbicie Jezusa Chrystusa. To jest kolejny fragment z wypowiedzi apostoła Pawła, który mówi o świętości człowieka. Tej świętości, bez której na innym na miejscu powiedział, nikt nie ujrzy Pana. Ktoś powie, czytam Biblię, staram się żyć poprawnie, chodzę do kościoła, ale to nie jest świętość. To może być jakiś element wiary, ale w rzeczywistości jest to religijność albo humanizm. To jest wartość, której Bóg absolutnie nie przyjmuje, chociaż my jako ludzie z całą pewnością jesteśmy gotowi przebywać z takimi ludźmi, którzy są religijnymi, których przepełnia humanizm, a więc takie poprawne zachowanie w społeczeństwie. Ale to jest tak, jak można by powiedzieć, siedząc w kościele nie stajemy się zbawionymi ani świętymi. Nawet jeśli byśmy przychodzili do kościoła po 2 czy 3 razy dziennie, to sama obecność w kościele nie uczyni nas świętymi, tak jak siedzenie w garażu nie zmieni nas w samochód. Bo tak jest. Musi być coś więcej, co spowoduje,
że faktycznie coś zmieni się w naszym życiu. I teraz chciałbym przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego, dwa epizody z życia Jezusa Chrystusa, które zestawione razem pokażą nam coś naprawdę niezwykłego. Wiele razy czytamy Biblię i wydaje się czasem, że już wszystko wiemy, albo przynajmniej dużo wiemy, a jednak przychodzi taki moment, kiedy Duch Boży wpływa na umysł człowieka i nagle zaczyna rozumieć, co do niego mówi Słowo Boże. Dwie historie. Ewangelia Jana, 5 rozdział i tam pierwszych 9 wersetów. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką chorobę cierpiał. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Pytanie, jakie mógłby zadać nam. Czy naprawdę chciałabyś być świętą czy świętym? Można by powiedzieć, że takie pytanie mogłoby jeszcze ujść każdemu. Ale pytanie skierowane do człowieka, który od 38 lat nie może nic, jak tylko marzyć o tym, by dostać się do wody, chociaż ta woda nie dawała żadnego uzdrowienia. To wiara tych ludzi uzdrawiała ich. Ale generalnie to stwierdzenie Jezusa Chrystusa było czymś naprawdę, wydaje się, nie na miejscu. Jak pytać człowieka, który marzy wręcz o tym, żeby dostać się do tego miejsca, w którym podobno można być uzdrowionym, i zadać mu pytanie, czy chciałbyś być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Czasem myśli się, że człowiek, który jest w stanie duchownym, może jako ten mentor, jako ten, który może poprowadzić człowieka, myśliciel czy filozof, może przeprowadzić człowieka i doprowadzić do świętości, do tej nirwany, w jaką wierzą niektórzy na tym świecie, i to niekoniecznie tylko z tych religii, które uznają nirwanę jako za wyjście z tego kręgu zmiany rzeczywistości na nowo, aż staniemy się doskonali. Nie. Jezus Chrystus mówi mu w taki sposób: nie możesz myśleć, że jakikolwiek człowiek może ci pomóc. Nie ma człowieka na ziemi, tak jak powiedziałeś, nie ma człowieka, który by przyszedł, zlitował się nad tobą i zaniósł cię do tej wody. A on stwierdza dalej: gdy ja już sam dochodzę, a więc kiedy wydaje mi się, że jestem blisko, okazuje się, że ktoś inny przede mną wchodzi i zostaje uzdrowiony, a ja wracam na swoje miejsce, marząc, że może następnym razem. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął łoże swoje i chodził. Nie wiem, co sobie w tym momencie pomyślał, ale jego szczęście było tak wielkie, że pewnie nie myślał, tylko dziękował i radował się. To było coś, co
wydawało się nieprawdopodobne. Spróbujmy wrócić do tej pierwszej historii, która została opisana na początku dzisiejszego kazania. Do człowieka niepełnosprawnego fizycznie, ale ja postanowiłem użyć go jako przykład nas, jako niepełnosprawnych duchowo i moralnie. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus Chrystus. I faktycznie ani człowiek, ani on sam nie byli w stanie spowodować, że jego choroba by ustąpiła. Ale przychodzi Chrystus, podaje mu rękę i mówi: wstań i chodź. Jedynym, co musiał zrobić, to zgodzić się z twierdzeniem Jezusa Chrystusa. Z tym rozkazem: wstań i chodź. To nie była prośba. To był rozkaz. Rozkaz, który podjęty przez tego człowieka spowodował, że jego wiara dała mu możliwość pełnosprawności. Tu mamy podobną historię. Jezus Chrystus uzdrawia człowieka, staje się w pełni sprawnym fizycznie człowiekiem. Mimo że od 38 lat znajdował się w jednym miejscu. Jego mięśnie zanikły. Nikt po 38 latach przy najbardziej fantastycznej aparaturze rehabilitacyjnej nie jest w stanie chodzić. Jego mięśnie nigdy nie mogą osiągnąć stanu, w którym mógłby się człowiek nimi posługiwać. To stało się w jednej chwili. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ze mną wszystko jest możliwe. Ale druga historia. Ewangelia Jana, 8 rozdział od 7 wiersza po 11. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. Kiedy to usłyszeli wszyscy, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: i ja cię nie potępiam. Zanim przeczytamy ostatnie słowa wypowiedzi Jezusa Chrystusa, spróbujmy wyobrazić sobie tą sytuację. Ta kobieta została sprowokowana, bo trudno jest kogoś złapać na cudzołóstwie. To nie jest takie proste. Chociaż dzisiaj zdarzają się sytuacje, w których ludzie eksperymentują w różnych miejscach, ale w tamtym czasie to było bardzo trudne. Można było wiedzieć, kto trudni się tym zawodem, ale żeby nakryć kogoś, to nie była prosta sprawa. To musiała być prowokacja. Zrobili to po wcześniejszej rozmowie z Jezusem Chrystusem, kiedy zostali przez Niego pokonani. Przyprowadzili ją do Chrystusa, próbując na gruncie prawa mojżeszowego, a więc na gruncie Tory, pochwycić Go w jakimś słowie, które mogłoby im posłużyć na skazanie Go na śmierć. Ze względów, można by powiedzieć, światopoglądowych czy religijnych. Ale zachował się w sposób, który pokazał im, że obnoszą się ze swoją religijnością na zewnątrz, natomiast wewnątrz winni są tego samego. Dlatego, że gdyby nie byli winni, po słowach Jezusa Chrystusa, kto z was nie popełnia grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, wówczas staliby i domagaliby się śmierci tej kobiety. Niezależnie od tego, co chcieliby później zrobić z Chrystusem, niezależnie od Jego decyzji. Ale czytamy, że odeszli z tamtego miejsca. Pozostał tylko Chrystus i ta zapłakana kobieta, bo trudno sobie wyobrazić, że reagowałaby inaczej, mając świadomość, że ludzie, którzy prowadzili ją na miejsce spotkania z Jezusem Chrystusem, kiedy zbierali po drodze kamienie, by jej życie mogło trwać dłużej niż jeszcze chwilę.
Tak, oni byli gotowi na to, aby ją ukamienować. Wzięli ze sobą broń. I to straszną broń, dlatego że ukamienowanie nie trwało chwilę jak strzał z pistoletu. Ale było to cierpienie, które trudno sobie nam nawet dzisiaj wyobrazić. I Jezus Chrystus w pewnym momencie mówi do niej: nie potępiam cię. On dzisiaj mówi do ciebie i do mnie: nie potępiam cię, niezależnie od tego, co zrobiłeś w swoim życiu. Ale chcę zadać ci zadanie. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Gdybym dzisiaj zadał pytanie, kto z was nie grzeszy? Znalazłbym choć jedną osobę, która by powiedziała, że nie grzeszy? O czym więc Jezus Chrystus mówi? Właściwie to, gdyby tak brać pod uwagę kontekst, moglibyśmy powiedzieć, że jedynie uprawnione słowa, jakie mógł wypowiedzieć Jezus Chrystus, byłyby takie: idź i więcej nie cudzołóż. Prawda? Zrezygnuj z tego swojego sposobu na życie, na zarabianie. A Jezus im mówi coś więcej. On jej mówi: w ogóle nie grzesz. Strasznie trudne pytanie. Ale spróbujmy porównać te dwa przykłady. Ten z podsadzawki Betesda i ten tutaj w świątyni. Wstań i chodź. Rozkaz, który został wypełniony. Dlaczego? Dlatego, że moc Boża doprowadziła tego człowieka do pełnosprawności fizycznej. Tu mamy kobietę, która jest niepełnosprawna moralnie, także i duchowo. Religia nie robi na niej większego wrażenia. Ważne jest tu i teraz i możliwość dostatniego życia. Jezus Chrystus mówi jej: idź, a od tej chwili już nie grzesz. Moi drodzy, to jest to samo. Tak jak niemożliwą rzeczą byłoby ten chory człowiek z podsadzawki Betesda stał się pełnosprawny fizycznie, tak niemożliwą rzeczą było, aby ta kobieta mogła odtąd już nie grzeszyć dzięki własnym wysiłkom. Bo żaden wysiłek, jak mówiliśmy wcześniej, jest niemożliwy z tego powodu, że Chrystus wyraźnie stwierdził: beze mnie nic uczynić nie możecie. Inaczej mówiąc, ta wypowiedź do tego człowieka nad sadzawką Betesdo i do tej kobiety w rzeczywistości jest daniem możliwości im do tego, aby mogli tak właśnie żyć. W pełnej sprawności, czy to fizycznej, czy moralnej i duchowej. To Bóg sprawia w nas, że stajemy się ludźmi, którzy mogą dokonywać takich rzeczy. Gdyby oprzeć się o możliwości człowieka, możemy odczytać słowa z księgi proroka Jeremiasza z 13 rozdziału, 23 werset. A pisze tam tak prorok: czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Inaczej mówiąc, gdybyśmy to wypowiedzieli słowami Jezusa Chrystusa: a czy wy, przywykli do złego, możecie od tej chwili już nie grzeszyć? Apostoł Paweł pomaga nam zrozumieć tę kwestię. W liście do Kolosan w 2 rozdziale i w 6 wersecie pisze tak: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczano, składając nieustannie dziękczynienie. Chodzić z Jezusem. Tak jak Go przyjęliście, tak w Nim chodźcie. Przyjęliśmy Go jako doskonałego, tak więc sami mamy dzięki mocy, która jest w Nim, którą nam ofiaruje, być doskonałymi. A w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 19 po 21 werset Jezus Chrystus mówi następujące słowa: a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Spróbujmy zastanowić się nad tym ostatnim zdaniem, a właściwie nad połową zdania. Aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Jak nasze uczynki mogą być dokonane w Bogu? Wcześniej mówiliśmy o tym, że Bóg chce zamieszkać w nas. A więc kiedy Bóg chce zamieszkać w nas, kiedy Chrystus mówi, że chce z nami wieczerzać, to możemy powiedzieć, że to nasze duchowe życie staje się życiem Boga w nas. I to, czego dokonał Jezus Chrystus jako doskonały człowiek, zostaje nam przypisywane. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Czy Bóg może zamieszkać w człowieku? Czy Bóg może sprawić, że staniemy się doskonali duchowo i moralnie? Tak, jest to możliwe. Dlatego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Chyba, że pozostawimy tego Boga obok nas. Że być może będziemy odwoływać się do Niego w sytuacjach trudnych dla nas. Ale jeśli weźmiemy poważnie pod uwagę Jego słowa, wówczas zaprosimy Go, aby zamieszkał w nas i aby to On, bo w Nim mają być dokonane wszystkie nasze dobre czyny, aby to On mógł sprawić, że tak się stanie w naszym życiu. Co jest najważniejsze? Tak jak w spotkaniu dwojga ludzi, którzy w późniejszym czasie wiążą się węzłem małżeńskim, poznanie siebie nawzajem jest podstawą. Możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus w 17 rozdziale i w 3 wersecie Ewangelii Jana powiedział to samo. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Liczy się to, kogo znasz. Także i w tym życiu doczesnym, kiedy znamy ludzi, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska, od których może zależeć pomyślnie rozwiązana jakaś nasza sprawa, to oczywiście chcielibyśmy takich ludzi mieć. Jezus Chrystus mówi, że od poznania Boga i Jego uzależnione jest nasze życie. Apostoł Paweł w dwóch miejscach podaje nam pewnego rodzaju motywacje, które mogą nam towarzyszyć w tym dążeniu do świętości życia. Filipian 2, rozdział 13, werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I ten bardzo istotny tekst. Albowiem Bóg to według upodobania, swego upodobania, sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyli my nawet nie potrafimy chcieć być świętymi. To jest Boża propozycja, tak jak propozycja do tego niepełnosprawnego człowieka przed sadzawką Betesda. Wstań i chodź. Jeśli uwierzysz, będziesz chodził. Jeśli uwierzysz, staniesz się świętym. Świętym w Bożym rozumieniu, a nie ludzkim rozumieniu. I na koniec wypowiedź apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Dwa fragmenty z tego wersetu. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, i drugi, abyście dostąpili tego, co obiecał. Jedno uzależnione od drugiego. Co jest wolą Bożą? Świętość. Bezgrzeszność. Nikt, kto taki nie jest, nie może osiągnąć Królestwa Bożego.
Ale nie jest to beznadziejna sytuacja, jak dzisiaj czytaliśmy w Słowie Bożym, dlatego że moc do wypełnienia tego zadania leży w Bogu. Natomiast jedynym ograniczeniem, jak wspomniałem na wstępie, jest nasza wola. Jeżeli chcemy być takimi, jeśli pozwolimy zamieszkać Bogu w naszym życiu, w naszych umysłach, w naszych uczuciach, wówczas nic niemożliwego nam nie będzie. I oto świętość w rozumieniu Boga. Pamiętajmy więc o naszej wdzięczności, która wyraża się tym, co cenne, a nie tym, co pospolite. Pamiętajmy o Bożej mocy i propozycji, byśmy więcej nie grzeszyli i byśmy nigdy nie patrzyli na siebie jako na tych, od których zależy to, czy grzeszymy, czy nie grzeszymy. Dlatego, że bezgrzeszność jest udziałem człowieka, w którym mieszka Bóg.